wszyscy tutaj jeszcze jest. Najbardziej zainteresowani. Najbardziej, no to o taki właśnie nam chodzi. Także dzień dobry Państwu, ja się nazywam Paweł Polak, to są moi koledzy Łukasz, Kuba i Sławek. Tomek, a nie Łukasz, ale może być. Przyjechaliśmy tutaj do Was z naszej jednostki OSP Śliwice. Na wyposażeniu posiadamy 3 samochody. Jeden z nich tutaj do Was przyjechaliśmy. Ten jest do ratownictwa technicznego, ale zarówno do pożarów też możemy nim jeździć, bo jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2,5 tysiąca litrów i środka pionotwórczego 250 litrów. Na wyposażeniu takiego samochodu posiadamy tak, zaczynając od tych skrytek. Mamy tutaj motopompę pływającą Niagara, których używamy przy różnego rodzaju zalaniach, podtopieniach, gdzieś na ulicy. U nas tu w rejonie się dość często zdarzają w ostatnich latach jakieś nawałnice, takie porządne jednak, przechodzą wichury, deszcze i bardzo często się zdarza, że tego sprzętu używamy. Polega to na tym, że tu podpinamy wąż W75, ta pompa pływa na wodzie, ona się utrzymuje na powierzchni. Jak ją przyłączymy w tryb pracy, to ona po prostu tą wodę zaciąga i tym wężem dalej nam ją gdzieś odtransportowuje, nie? Potem dalej co tu mamy? Jakiś taki sprzęt podręczny typu szelki, podpinki, linki strażackie. Używamy tego w przypadku, gdzie musimy na akcji wejść na przykład gdzieś na dach do góry, czy może do jakiejś dziury się spuścić, no to wtedy takich sprzętów używamy, nie? Dalej, zwijadło szybkiego natarcia. Jak sama nazwa wskazuje, szybkie natarcie, chodzi o to, żeby jak najszybciej móc do tego pożaru się dostać, czy to są na przykład pożary samochodów, czy gdzieś w jakichś budynkach, jeśli jesteśmy w stanie na tyle blisko podjechać. Jest to o tyle proste, że nie trzeba przy tym rozwijać specjalnie tych wszystkich węży i ich łączyć ze sobą, tylko podchodzimy tu do zwijadła, wyciągamy sobie wąż, to zwalniamy hamulec i ja już mogę z tym sobie po prostu biec do pożaru, żeby jak najszybciej się tam dostać, nie? Ile metrów tu posiada? Tu mamy 50 metrów, zdaje się, z tego co pamiętam. 60? No to 60 metrów w takim razie. Prądownica turbo, posiadamy do niej też nakładkę pianotwórczą. Demonstracyjnie chodzi o to, żeby przy pożarach samochodów jak najefektywniej, jak najszybciej to zgasić, bo występują paliwa, różne substancje tam łatwopalne. Używając takiej piany odcinamy dopływ tlenu do pożaru, przy czym jest to bardziej efektywne i szybciej idzie taki pożar zgasić. Co my tu dalej jeszcze posiadamy? No dobra, skrzynia z sorbentem. Sorbent to jest taka substancja, która jest bardzo łatwo chłodna. Można sobie podejść śmiało, zobaczyć jak to wygląda. Tego używamy najczęściej właśnie przy wypadkach. Jak piasek dla lub tak, no to jest tak, powiedzmy takiego jak piasek, tylko to ma bardzo dużą chłodność. No, a na tłuste się też to nadaje. No, jakiekolwiek tłuste plamy, wycieki olejów, które by mogły gdzieś tam na drogach do tego typu wyjazdów, wbrew pozorom, też jest sporo. W ostatnim czasie jednak ta świadomość ludzi trochę wzrasta na takie rzeczy i dużo mniej jest wyjazdów właśnie do pożarów, do stricte wypadków, a dużo więcej mamy do takich miejscowych zagrożeń, typu gdzieś jedzie jakiś samochód i uszkodzi sobie miskę olejową, coś takiego, ten olej wyleci na drogę, na skrzyżowaniu, na jakimś zakręcie. Jest to niebezpieczne, no bo te samochody podczas hamowania nie będą hamować, tylko jeszcze szybciej na tym pojadą. Wtedy najczęściej nas do tego wzywają i my za pomocą tego sorbentu neutralizujemy te wszystkie wycieki, te płyny. Co my tu mamy jeszcze dalej? To jest dzielec, co mamy kule niszczone do czyszczenia kominów. Aktualnie widzę, że ich tu nie ma. Pewnie jest wyciągnięte, żeby na CD-sie przerzucone na drugie auto.
ale jest to nic innego jak taka szczota okrągła, którą używa kominiarz, jak jeździmy na pożary kominów. Takich pożarów pod żadnym pozorem nie można gasić wodą, aczkolwiek teraz już pomału wchodzą nowe technologie, które wykorzystują nie tyle co sam strumień wody, a one rozpraszają pod dużym ciśnieniem taką mgłę wodną, gdzie tej wody tam są naprawdę znikome ilości, ale jest to też efektywne. W przypadku, gdybyśmy do takiego komina włożyli po prostu wąż i zalali ten komin wodą, z 1 litra wody powstaje 10 metrów sześciennych pary wodnej, z tego co pamiętam. Chodzi o to, że w takim momencie, jak wlewamy wodę do komina, ta woda zaczyna parować, powstaje ciśnienie i komin rozsadza, nie? A no nie chcemy po prostu tym ludziom jeszcze bardziej zniszczeń jakiś dołożyć niż to, co już ich spotkało przy tym. Także wody przede wszystkim przy pożarach kominów nie używamy. Chodzi o to, żeby odciąć dopływ tlenu do tego pożaru, co wykonujemy za pomocą zamknięciem wszystkiego dopływu tlenu na dole przy piecu. Trzeba wszystkie drzwiczki pozamykać, wyciągnąć wszystko, co się pali z paleniska. Tak samo wchodzi 2 strażaków na dach. Mamy sito kominowe, które jest albo tu, albo jest na dachu. Pewnie jest na dachu w skrzynce. W każdym bądź razie jest to zwykłe sito, takie kwadratowe tej wielkości. Kładziemy je na kominie, zasypujemy piaskiem. Odczekujemy tam powiedzmy 10-15 minut, dajemy czas temu pożarowi, żeby on się przytłumił. Po czym to sito ściągamy, sprawdzamy w środku. Najczęściej jest tak, że powinien być raz w roku przynajmniej wykonany w domkach jednorodzinnych taki przegląd kominiarski. Z doświadczenia wiemy, że często jest tak, że kominiarz wczoraj była, się nagle sadze palą i w kominie jest taki prześwit zamiast takiego, nie? Także no trochę to przytłumiamy. Bierzemy potem właśnie tą szczotkę, ona jest takim odciążnikiem, no i musimy to ręcznie wszystko na dół wrócić. To są tego typu akcje, których ja najmniej lubię, bo to są najbardziej brudne, najbardziej śmierdzące, bo człowiek jednak przy tym dymie, w tym kominie musi tam cały czas być. Do tego dodatkowo używamy jeszcze też soli z piaskiem. O, tu już widzimy, już trochę poprzepalane, bo tam jednak temperatura jest naprawdę wysoka. W przypadkach, gdzie na przykład jesteśmy już, nie wiem, godzinę na takim pożarze sadzy, to zasypywanie nic nie daje. Stosujemy też gaśnice proszkowe, które wprowadzamy na dole przez otwór rewizyjny przy kominie. Do góry oblepia po prostu ten cały komin, ten proszek i też ten pożar można tak zgasić. Ale ostatecznie tak czy tak trzeba po prostu go całego wyczyścić, żeby to zgasić, nie? Co tu mamy jeszcze?